Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, środa 14 tygodnia okresu zwykłego i kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Kontynuujemy lekturę księgi proroka Ozeasza, wsłuchując się w głos Pana Boga, który tak jak kiedyś przemawiał do Izraelitów, do synów Izraela, tak również i dzisiaj chce do nas przemawiać, chce nawracać nas, dlatego że chce dla nas ratunku, chce dla nas szczęścia, chce dla nas prawdziwego życia. A my ciągle dajemy się gdzieś złapać w jakieś takie różne złudzenia. Na początku tak trochę nawiązując do wczorajszego czytania, do takiego, że dajemy się złapać w złudzenia o Panu Bogu, że tworzymy sobie różne wyobrażenia Pana Boga, różne obrazy. Często one bywają gdzieś fałszywe, gdzieś zbudowane na jakichś lękach, na jakichś obawach, jakichś strachach. Na takich obrazach, których gdzieś myślimy o Panu Bogu, który tylko czeka, żeby wymierzyć w nas karę, żeby uderzyć w nas jakąś karą. No i to sprawia, że zaczynamy bać się Pana Boga, ale bać w takim kontekście, że to rodzi w nas lęk. Lęk, który nas oddala od Pana Boga, który robi w naszym sercu jakiś dystans przed Panem Bogiem. A Pan Bóg nas chce do siebie przybliżać, chce nieustannie nas do siebie przyciągać. Jest też druga strona, która dzisiaj wynika z tego czytania pierwszego. To jest taka postawa, kiedy Pan Bóg mówi o Izraelitach, o swoich synach, o swoich dzieciach, że byli dorodnym krzewem winnym, czyli byli kimś, kto komu naprawdę w życiu dobrze się dzieje. I tak czasem lubię mówić, że kiedy jest dobrze, to jest niedobrze, kiedy jest tak cicho, kiedy tak sobie wszystko ustawię dobrze, to oczywiście to jest wielkie błogosławieństwo Boże, ale to może tak uciszyć moje serce, tak może sprawić, że mogę stać się taki nieczuły i może też sprawić w moim sercu to, że ja już Pana Boga nie potrzebuję, bo na wszystko sobie zarobię, wszystko sobie kupię. Ale też myślę o nas, katolikach, chrześcijanach, też w takim kontekście, że już nie potrzebuję nawrócenia, że już wszystko mam. Że takie obfitowanie czasem w wierze i w łaskę i to, że jestem blisko czasem Kościoła, blisko Pana Boga, może spowodować to, że ja już wszystko wiem, że ja już po prostu, to inni muszą się nawrócić, tylko nie ja. Myślę o takich właśnie katolikach, którzy słuchają dużo Bożego Słowa, chodzą do Kościoła, modlą się, nie odstępują od różańca, przeróżnych modlitw, nabożeń, wspólnot, formacji, a mimo wszystko mają takie serce, które mówi, ja nie potrzebuję nic więcej, ja się w życiu najadłem, tyle się już dowiedziałem, tyle się namodliłem, już więcej nie potrzebuję. I dzisiaj Pan Bóg mówi, to jest taka droga, która sprawia, że ja no właśnie oddalam się od Pana Boga. Dlatego Pan Bóg dzisiaj wzywa mnie. Pan Bóg ciągle daje mi szansę i te słowa jakoś na nowo we mnie wybrzmiewają, rozbrzmiewają. Szukajcie mnie. Szukajcie. To jest czas szukania Pana Boga. To jest błogosławiony czas, że Pan Bóg daje się znaleźć. Dzisiaj Jezus, który posyła apostołów, mówi, idźcie do tych, którzy się pogubili, którzy właśnie gdzieś odeszli. Że Pan Bóg na was czeka, że Pan Bóg was nie przekreślił. My przekreślamy. Czasem i w Kościele bywają takie mowy i takie miejsca, gdzie my przekreślamy tych, którzy się w życiu pogubili. Zamykamy im drogę do Pana Boga. Zamykamy im drogę do Kościoła. Pan Bóg mówi, idźcie do tych owiec, które się pogubiły i mówcie, bliskie jest Królestwo Boże. Blisko jest Pan Bóg. Pan Bóg jest blisko każdego z was. Nam się czasem zdaje, że dla kogoś, że może my jesteśmy blisko Kościoła, to Pan Bóg jest blisko. Tak, bo Pan Bóg jest ciebie blisko, ale Pan Bóg jest blisko każdego człowieka. Tego pogubionego. Tak bardzo sytuacyjnie. Wczoraj przyszła informacja w mediach, że zmarł aktor, ceniony aktor, reżyser, wielki człowiek, Polak, Jerzy Sztur, który oczywiście w swoich wypowiedziach niejednokrotnie miał takie trudne słowa i czasem niektórzy by tak górnolotnie mówiąc antykatolickie, antypolskie, ale człowiek, który odegrał też wiele, wiele dobrego. Pamiętam jego taki wywiad w jakiejś tam telewizji dzisiaj już nieistniejącej, chyba bardziej internetowej, który właśnie mówi o swoim poszukiwaniu Pana Boga, o swoim chodzeniu do Kościoła, o swojej drodze, która dla niego nie jest łatwa. Oczywiście mam to świadectwo, kiedy spotkałem pewnego księdza, który spotkał świętej pamięci Sztura w szpitalu, który nie chciał przyjąć sakramentów, ale mam też gdzieś w tył głowy ten wywiad o tym poszukiwaniu, o tej niełatwej drodze. I tak sobie chcę myśleć, że Pan Bóg jest dla każdego z nas bliski, nie? Że na nie nam przychodzić oceniać ludzi, kto jest blisko, kto jest daleko, komu się to szczęście, zbawienie należy, nie należy. To zostawmy Panu Bogu. My idźmy i głośmy. Pan Bóg nam dał wielką władzę. Dzisiaj tą władzę, którą udziela apostołom, ona nie została tylko dana apostołom, nie tylko została dana duchowieństwu, tylko pasterzom Kościoła.
Ale to jest władza, która dana jest każdemu chrześcijaninowi, każdemu uczniowi Jezusa. Mam władzę. Mam władzę, którą Jezus mi zostawił. Ja nie jestem jakimś niewolnikiem. Pan Jezus, który jest naszym przyjacielem, kimś bardzo bliskim, jest też Bogiem i Panem, ale podzielił się swoją władzą. Władzą, tutaj w tym fragmencie słyszymy o tej władzy wyrzucania złych duchów, duchów nieczystych. I oczywiście my znowu, kiedy o tym myślimy, to często nam przychodzi taki obraz może takiego moralniaka, to nazywam, związanego z szóstym przekazaniem, ale w mentalności biblijnej nieczystość nie była tylko związana z tą rzeczywistością nieczystości dzisiejszej, mówię, tej szóstki tak zwanej. Ale dla Izraelitów to było każde odejście od Pana Boga, oddawanie czci obcym bożkom. To był grzech nieczystości. I Pan Bóg dzisiaj daje mi władzę, żebym to wszystko, co mnie gdzieś prowadzi ku tym miejscom, ku jakimś wyobrażeniom, którym buduję sobie jakieś ołtarzyki dla swoich bożków, tych wszystkich przestrzeni, które nie są bogami. Pan Bóg mówi, dzisiaj daje ci tę władzę, że możesz rozkazywać, tak jak ja, tym duchom, żeby one do ciebie nie przychodziły, ale żebyś przyszedł ty do mnie. I ciągle wracam te słowa z księgi proroka Amosa, bo to jest czas szukania Pana Boga. Boga, który daje się znaleźć. Boga, który jest niesamowicie blisko. Pomyśl dzisiaj o takim Panu Bogu, który rzeczywiście jest blisko, który chce być blisko. Pomyśl też o swoim takim myśleniu, mówieniu, pokazywaniu Pana Boga też innym. Czy my nie jest tak, że za dużo w imię jakiejś takiej ludzkiej sprawiedliwości straszymy tym Panem Bogiem. Robimy z Niego jakiegoś, przepraszam, takiego strasznego dziada. Jakiegoś takiego, po prostu kogoś, to tylko siecze właśnie, rozcieczony siecze. I Pan Bóg oczywiście chce naszego nawrócenia, chce naszego zbawienia. To dokonuje się przez prawdę, przez przyjęcie, przez przyznanie się do błędu, do swojego grzechu. Ale Pan Bóg jest blisko. Pomyśl o tym dzisiaj. Żebyś też odkrył tego Pana Boga, który jest blisko, który jest pełen majestatu, pełen chwały, ale Boga, który nie chce już ofiary, bo On tą ofiarę złożył samego siebie, złożył Syna Jezusa w tej ofierze dla każdego z nas, po to, żebym ja mógł przyjść do Niego, żebym mógł się poczuć blisko Niego, że Bóg tego, czego najbardziej potrzebuje, to nie bania się, to nie lękania się Go, to nie ucieczki przed Nim, to nie kłaniania się i jakiegoś takiego ciągłego słania się przed Nim. Ale to, co mogę Mu wyrazić największą miłość za to, co On dla mnie zrobił, to bycie blisko Niego, absolutnie blisko Niego. Taki jest Pan Bóg. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć, trzymajcie się.